Siemeczko, jest TPPTM Games. Witam Was na moim gospodarstwie dzisiaj. Będziemy sobie wyrazić obornik. Tutaj na Numundzie żalem, można powiedzieć. Siedlemy właśnie z moim polem. Przepraszam, moimi polami. Więc co, bierzemy się. Było talerzowane, powiem tak szczerze, do obornika. Że tylko biorę polowe. Ja rzucam sobie dwójkę. I kituję wszystko na tym. Na tym biegu. Jakie 6-8 na godzinę. Bo naprawdę jest tego tyle, że to jest katastrofa. O, troszeczkę tam źle. Ma 6 metrów na szerokości, więc... przejdźmy tu w szerokości roboczej, wiecie, no to na dużo tutaj tego nie poszalejemy. Szerokości, ale tak, oborniczek sobie wchodzimy, mam ogólnie 110 ton obornika, 1000 litrów obornika, więc tu sporo tego mam, na wskie pola mi starczy, palce w nosie. Wchodzimy tutaj, bo tak, jeśli go powiedzę, nam się uda skosić. Teraz tutaj te dwa kawałki, oraz tym odcinku będziemy już ciąć go powiedzę. No to właśnie będę się tutaj połączyć te trzy kawałeczki, które mam jeszcze. Ten będzie jako jeden, no pole będzie zrobione. Takie jedno większe pole. Po prostu, żeby tu wygodniej to robić. No bo tu i tak będzie wykup tego pola na zimę, tak? Taki był warunek. Więc tutaj tak trzeba będzie właśnie porobić. Trochę wygody jest z tym wszystkim. Wiecie, no tak to nie wiem, się jakoś kombinować zbytnio z tymi uprawkami, tak to sobie tutaj zasiejemy, myślę, że po prostu się księży to i tam koło byków tak samo księży to będzie tak na bogatości, o troszeczkę mokro. Dobra, teraz trochę to cofniemy. I lecimy tak. Dobra, cofniemy. Nie wiem, co teraz sobie to wyrabiać. Może tak. Może wrócimy. Teraz to jak pojedziemy, tak będzie. Mówię, tego obornika jest tyle, że po prostu, że wypchnę cały obornik odbyków. Więc tutaj jest naprawdę katastroficzna ilość tego. Znaczy, w sumie pozytywnie, tak. Będę tam statoralny będę miał. Nie będę się o to cudować z tym wszystkim. A wiecie, no jednak zaoszczędzę trochę na nawozie od korzeń, chociaż tak pewnie tu pójdzie jeszcze jakiś nawóz, czyli gnojowita nawet po oborniku, tylko też po prostu jakoś to fajnie ogarnąć, bo tam też mam około 4000 litrów gnojowicy, no więc no powodku sobie wiecie, przygotowuję to wszystko, te pola, żeby już móc później tylko wpaść ze stanem powołosiemnym. I sobie elegancko, na eleganckości już sobie tu uprawiać, tak? Nasiewać w mniejszym czasie. No bo trochę tych hektarów będzie tego księżyta. Księżyto tu, tam właśnie na wprost. Będzie przy domu, to będzie soja. Może nie za tym kawałkiem właśnie tego kukurydzy. Czy kukurydzą. Potem będzie ziemniówka. Kukurydzy ogólnie się, będę ścinał tylko na kieszonkę dwa kawałeczki, właśnie te malutkie. Nie będę się jakoś bawił w większą ilość, bo tej kiszonki tak mam dużo. Tylko teraz sobie taki myk, że otworzyłem sobie siano kiszonkę z pyzmy i będę sobie dawał teraz siano kiszonkę i kukurydzę, czyli mam nadzieję, że tak fajnie będzie to wychodziło. No realnie, tak? Zamiast kukurydzy i siana samego, to też będę dawał siano kiszonkę, tak? Bo to właśnie ją robiłem. Żeby ją tak właśnie dawać w paszowozie. Ogólnie też muszę się rozejrzeć w końcu za tym paszowozem, bo ten paszowóz już troszeczkę jest za mały na tę moją gospodarkę, na tę moją ilość sztuk, bo jednak na trzech obiektach można powiedzieć daje TML, tak? Więc daje tak bytom i dwa szopy właśnie, w które dostają TML, jałówki dostają mniej teści, bo nie dostają kukurydzy i byki kukurydzy dostają tylko chyba dostają kukurydzy, więc tutaj wiecie, no troszeczkę bardziej kombinuję,
na swoją korzyść pod tym względem, no ale tak, my się nie martwię tutaj o to, żeby tego nie starczy. Na TZ to też powinno być jakieś, nie wiem, 40 ton PZ, to powinno mi co płynności starczyć do wiosny, tak? Masz tam zapasu chyba 80 po 80 ton kukurydzy właśnie z Pezmy na zeszłego roku, więc no tutaj mam w zupełności duży zapas tej paszy. No, kurna, to chyba trochę ślizgo pod tym względem chyba. Strasznie się usłysł tutaj ślizga. Ogólnie tego ciągnika, do rzutnika będę się szukać jakiegoś ciągnika przez zimę, bo będę planował na wiosnę kupić ciągnik. Wiem, troszeczkę dużo tych wyjazdów. Ale powoli trzeba jakoś to jeszcze rozwinąć. Szukam jakieś 120, między 100 a 130 koni taki ciągnik. Jakby z nawigacją się trafiło, to by było zajebiście. Jeśli się nie trafi z nawigacją, no to nie będzie nawigacji. Ale to już taka wygoda będzie na pewno, że ten dorzutnik ma lekki problem, bo ten zaczep ma, znaczy nie, tylko tą łapę strasznie nisko, ale nie ściągam. A to chyba wadzi się, troszkę to ziemię ryje przednie. Więc tutaj też muszę pokombinować pod tym względem. No wiecie, to był rzutnik kupowany, powiedziałem, na zaś, więc troszeczkę większy według tego właśnie naszego starego rzutnika, tak? Bo to praktycznie dwukrotny, bo to jest 9,5 tony, a tamten miał piątkę, tak, z nastawkami, a tego ogólnie też nie, tego nie sprzedaję, bo nie wiem, jak to może być ten z tym rzutnikiem, tak? Też trzeba będzie jakiś remoncik zrobić. Zastanawiam się ogólnie, no bo tak teraz ta jesień, można powiedzieć, lato, jesień długo schodzi, tak? Bo no co, tych pól troszeczkę jest. Tak, u mnie jeszcze zostaje kukurydza na kiszonkę i kukurydza na ziarno. Pola akurat tylko będę siał dwa teraz na jesieni, znaczy dwie uprawy, czyli żyto i pszenżyto. Więc tutaj też trzeba trochę będzie kombinować z polami, jak to tam dokładnie zrobić. To nie wiem, chyba że tutaj żyto sobie strzelę, a tam przy gospodarstwie, tam chyba przy budynkach będę sobie robił pszenżyto, tak, bo tam było żyto teraz z rzepakiem. No jest trochę tego tej zabawy. I że to jeszcze ma być przecież po soi, więc tam trochę też będzie zabawy. Trzeba kamienicę sobie włączyć, trzeba na klawiaturze sobie grać. A dobra, to tam mało ważne. Pojedziemy może w tą stronę, żeby po prostu już tutaj sobie jakoś mniej więcej ścianę wyrównać. No jest trochę, miało mi się trochę rzeczy, mi się zdawało, że ten rzutnik będzie. Proszę, wstrząsiwał ten obornik, ale i tak chociaż sobie ładownością sobie nadaję. I tak nie ma takiej tragedii. Mozaki tak 6 metrów rozrzucam, a ono ma 9,5, to i tak dużo lepiej mi wychodzi niż tamtym. No fajnie, no dobrze się udało, takie pieniążki nieduże. 30 chyba, 6 tysięcy, nie wiem dokładnie ile, 36 tysięcy dałem na niego. Ja już nie patrzę na te pieniądze tutaj zbytnio. Mimo, że tych pieniędzy tak dużo nie mam, no ale wiecie, jakoś tutaj trzeba nakombinować. Rozwój robić, żeby szybciej robił, no a wam, żeby się lepiej to oglądało, tak? I teraz na pewno będę chciał szukać mojego ciągnika na wiosnę, wziąć ten tą modernizację, te pieniądze, żeby to do laka przyszła, z grabiaka, żeby przyszła. Grabiaka myślałem, że ogólnie droższa będzie. Z grabiaka patrzyłem do was, mniej 20 tysięcy, 50% z grabiaka, 10 tysięcy ja wykładam. Więc tu nie ma jakiejś tragedii, to do laka najgorzej, bo będzie, no, całość będzie wychodziło 200 tysięcy. Na zgrabach 190 tysięcy zgrabiaków, więc jako taką tragedii to nie będzie. Dobra, takie 14-15 zaraz pojedziemy, bo wiecie, to jest tak trochę lipa, nie ma co się śpieszyć, bo dzisiaj tylko akcja obornik na tym odcinku, więc na więcej nie przygotowywałem, a też troszeczkę szkoda mi tego usamęczyć tutaj po tym polach, po tych nierównościach, nie da zapierniczać. Więc lecie, no. Takie kombinacje alpejskie, że tak powiem, no obornika mówię, mam pełno, macie pryzmę, jaka w ogóle jest, no jestem w szoku. Jest, bo naprawdę jest ogromna ilość. Jeszcze mam dwa zestawy, jeszcze mam zestaw przypięty, chyba przyczepy, no trzy przyczepy, a ta sześć jest jeszcze nie opięta ogólnie. Mam obornika załadowane, te dwa przyczepy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, no ale dość u osusik pewnie miał ciężko, żeby to uciągnąć. Tam na te pole właśnie po soi.
bo tam będzie ogólnie tam właśnie będzie dawany żyto. Więc no, będzie ciekawe. No tutaj taką pezemkę, mini pezemkę robiłem. No tutaj to pezemkę, widzicie, co tutaj stoi. No tutaj było, jak się nie mylę, 100. No i co się stało z tą pezmą? Coś mi się zbugowało? Momencik. Ej, jakaś jajeczka pod tym względem. Ej, coś tutaj mi się zbugowało. Pyzma aż była dokąd. Ciano kiszonki. Ej, coś tu się odwaliło. No dobra, trudno. Nie będę płakał. Bo taką 20 tysięcy tutaj. Ej, tutaj mam 60. To jeszcze mam ponad 100 tysięcy, więc myślę, że powinno i tak wystarczyć. A tak jeszcze jest czwarty pokos na jesieni. Obdzielony, więc tutaj tak nie muszę się martwić, tam wiadomo, tej komórki dużo nie mam. Ale tak, no... Wiecie, no jednak tych... myślę, że dużo nie będzie żerło, bo tak jakby kręciłem tą wydajność, znaczy wydajność, no zużycie. Bo trochę przesada jest, żeby przy 130 bodajże sztukach. Aktualnie 25, 25, to macie 50, po 30. Macie 60, czyli macie 110 sztuk bidwa, no to trochę przesada, żeby tylko troszeczkę tego wszystkiego szło. Więc trochę podkręciłem. Mam nadzieję, że narosł tym do wioski mi stać na siano kieszonki pierwszej. Jak to praktycznie będzie, no to się zobaczy, tak? No bo chciałbym powiedzieć, że takie pezmy, dwie, trzy pezmy mieć rocznie, żeby po prostu, no szuby, ukryty wiadomo mniej. Poza się tak wyliczać, żeby mi to wystarczało. Ale ogólnie tak, no... Bydło ogólnie ogarnięte jest, bo bydło mam, żeby wam nie zebrać. Praktycznie to fulaskie pokarmione, z tego co widzę, bo tak było robione. No powiem szczerze, że samego paszowozu chyba, żeby wam nie zebrać, chyba zmieszanie tych terenerów tutaj, to mi zeszło około pół godziny. I to bity tak, było tak naprawdę pół godziny pewnie, no bo jednak... Wiecie, no tam jeszcze mam pół biedy, bo tam są małe byki, jeszcze małe byki, są poroczne, to one tam jeszcze teren nie dostają, ale tutaj już te większe dostają teren, wiecie, no lepiej mi dać teren, niż mam pianą książkę dla was całą, i lepiej to wygląda, lepiej podpasają się, no bo teraz aktualnie cena to jest ponad 6 tysięcy na te byki, na dzień dzisiejszy, więc powiem szczerze, no chodzi mnie, żeby je sprzedać, ale tak to jak posprzedawać, to też trochę bez sensu, ale jednak co 2 lata będzie lepiej. A wiecie, no tutaj też mamy ten mankament, że... Znaczy mankament, plus można powiedzieć mankament, że na później co roku będziemy mieli po 30 byków sprzedawanych na raz, więc tutaj też będzie zajebiście. To zrobione, moim zdaniem. Jest to zrobione przeze mnie. Jeszcze szczerze powiem, jeszcze jak zobaczę, jak to będzie wyglądało, to będę chciał zrobić taki myk, że postawić jeszcze takie dwa obiekty. I żeby takie ilości właśnie tych byków, to by było ile? 120 byków? To 20 byków, co 30 byków, co pół roku by chodziło. Bardziej chcę wyrazić w te byki niż te same krowy, no ale zobaczymy, jak to tam finalnie wyjdzie. No bo jednak tego, na mleko też powiem, bo mam bardzo fajne pieniążki, bo mleka też mam aktualnie no 7000 litrów. Ale wiadomo, to faktycznie ma co liczyć, bo... To jest na jednym dniu, na jednym miesiącu rozbita, tak? Przy cenie chyba złoty 50 za mleko. Więc to nie ma jakiejś tragedii. Trochę obtanie to mleko, no ale od listopada odleżem. Mówili, że podniosą nawet pod 2 zł, tak 190 coś nie w stylu, więc no też powinno być w miarę fajnie. Wiecie, no zależność to jaka będzie wydajność, tak? Jaka będzie wydajność, bo mniej więcej wydajność wychodzi na poziomie około 20 litrów, tak? No więc to nie jest jakoś tam pojale dużo. Zapki tam jest 40, około 50 tysięcy razy mleko. 40 chyba bodajże 2, 6, 4, coś w tym stylu. Więc tam szału też nie ma, teoretycznie patrząc przy takiej ilości mleków, 25 i cenie za 50, no to 20 litrów, wydaje 20 litrów, 19-20 litrów mam, wydaje mi się, no fajnie by się to wyszło, bo 6 tysięcy za te jabłki dałem, no, no, dało, oddaję to wszystko, mimo wszystko, mi się taka wydajność, mi się zdaje, że będzie sam raz, bo 19, między 15-20 litrów
On ci zdaje, że jest tam naprawdę wydajność wycieranymi i farmingu tak dobrze ustawiona, tak mi się zdaje. Więc no, tutaj mam elegancko. Dobra, to się tam tego winka tutaj sobie nie zrobić. Cyk. Sobie tak najmniejszy bieg sobie rzucimy oczywiście, bo to by najbardziej pasowało. Rozłożymy w czasie jazdy, chociaż nie wiem, czy by u siebie tak dało radę, ale... No dobra. Lecimy, bo to naprawdę już chłodna czasu będą mać. Bo tak już jest 15 minuta odcinka. Więc no... Tutaj... A dużo nie nabuchamy, dwa rzutniki i będzie koniec. A no, do tego rzutnika troszeczkę większy ciągnik by się wdał, mimo wszystko. No i myślę, że na wiosnę taki boom będzie, podejrzewam, mlatkowe, czyli ciągnik. Się to pójdzie zgodnie z planem, ciągnik i będzie potrzebna ładowaczka i zgabiereczka. Więc myślę, że będę... Jestem w 90% pewny, że uda mi się, bo jeśli będzie mi też jeszcze tak, do skoszenia kukurydzę, tak, też nie wiem jaka wydajność będzie ogólnie tej kukurydzy, no bo kukurydzy się na ziarno nie kosiłem. Przystawki nie kupuję, rozmawiałem z szefem, z byłym szefem, ale dobra się układy z nim ma. Powiedział, że mogę przyjechać jego kombajn wziąć, nie ciągnik, tylko kombajn i będę mógł sobie skosić, bo widzi, że jestem naprawdę małym pod tym względem, więc powiedział, że nie ma problemu, żeby kombajn sobie wziąć do koszenia, bo jego tak będzie koszony kukurydza też, więc mówi tutaj na te twoje kawałeczki malutkie, to tam mogę, może wpaść, albo ewentualnie może widać właśnie kombajn i żebym to po prostu sobie wykosił, nie kupił nie by dało bez sensu pieniędzy na stawki do bizona. Z tego względu, że mówi bizona przy takim tempie mówi przychodów i mówi pod względem rozwoju, to mówi nie ma sensu kupować mojej wstawki, bo ty będziesz kupował prawdopodobnie na 2-3 lata mój kombajn, więc no to poza mnie na 2-3 lata będziesz kupował kombajn, ten wstawkę do bizona, jeśli będziesz pewnie może kombajn, a może i będziesz mi szybciej kupował kombajn. Mówi naprawdę, że rozwój jako taki to mówi ma zajebisty. Mówi od zera gospodarka. Jeszcze kurna w kredycie była przeźbrana. Mówi, to tak zajebiście szybko ty to rozwijasz. Mówi, mimo wszystko. Wiadomo, są jakieś tam mankamenty, czynniki, które tam mogły być troszeczkę lepsze. No ale wiadomo, to był brak pieniędzy. No i na jakie czynniki by mnie stać było, no takie się brało, tak? Więc tu się nie ma to dziwić. I... Myślę, że taka fajna jest spółka, tak powiem. Tak miłe słowo się usłyszy, no to jest dużo lepiej, tak? Nie wiem, jak to się mówi na serduszkach. A takie są właśnie słyszy kogoś. Mimo wszystko. Więc mówi, no pożyczyć kombajn, będziesz nakosił i wszystko. No sieczkani to on tam ma, ale jego sieczkani to jest za dużo na te moje kawałki. Bo on tam jak była chyba 800, wydaje, że w ogóle do nas będzie miał sensu przyjechać, przyjeżdżać. Ja się czekanie sobie tam ogarnąłem, bo nie powiem, nie będzie się czekania tak jak w tamtym roku, tylko no, pożyczyłem od znajomego jedną rzędówkę. Powiem, mogę wam powiedzieć, jedną rzędówkę i to będzie jedną rzędówką będziemy obkarzać wszystko, bo tu mam miejsce, żeby sobie jechać, opłacić wszystko to, o co mam tutaj się pębić z tym, a mówię płacać pieniądze na teraz na sieczkarnię, która też tu już ma problem, a wiadomo, widzieliście w poprzednim sezonie, jak to tam wyglądało u mnie te koszenie. No, na jedną osobę sieczkarnia to nie jest, to nie ma sensu, więc ta jedna rzędoweczka przyjdzie, pożyczona. A ten jeden rok, później się później zobaczy, może faktycznie coś tam się będzie ogarniało innego. Może mniejsze pola będą robione po kukurydze. Tego nie wiem, zobaczymy jak będzie finalnie, ile kukurydzy nie będzie potrzeba w tym sezonie. No, po prostu trzeba jakoś to będzie przemyśleć. Mówię, te pyzmy na razie mam dużo, więc myślę, że na razie nie powinno być jakichś tutaj zgrzytów. A mówię, co się zobaczył? Co się stało z tą pyzmą, bo tam miałem jeszcze 70 tysięcy, 90 tysięcy prawie, bo tam miałem sobie 15-20 tysięcy, wyłożyłem teraz
No ale dobra, nie będę tam płakał, no już tam się poszło, to poszło. Tej pyzmy. No i tyle. Ważne, że tam, aby starczyło mi do wiosny, jakość tego naszego, tej rzeczy, i będzie git. A wiecie, no jeśli co, no to się, no, się tam kupić, cokolwiek lepiej to kupić niż później na cudować, będą jakieś rzeczy. Ale myślę, że dalej, że czwarty pokład spakuje w listopadzie, jeśli dobrze pójdzie, oczywiście, jak pogoda będzie. Pakuje w pyzmę, to powinno być wszystko udanie. Jakoś tam mniej więcej jakiś plan powinniśmy sobie tutaj zebrać. No, jakoś tam powoli sobie tutaj łososikiem, powoli tym mówię tutaj, żeby tak 120 była. 12 usu znaczy, to by pasowało bardziej gabaretowo, ale jak powiem gabaretowo, tak on wygląda, tylko że ma problem z tym zaczepem, że on nisko ma zaczep i on za bardzo go ciągnie do dołu i to jest tylko taki minus. Właśnie zda się, ale mówię, to już on ciągnik, będę szukał ciągnika przy zimie, gdy będę i będzie elegancko. Moja to rowerka też będzie kupiona do finansowania z tego względu, że chcę tego case'a odciąć, bo ten case też za długo tym turze nie pochodzi, bo już ma mocno zwalony. Po prostu wiecie, no odwaga to jest jedna odwaga. Nie jest to jakaś duża odwaga, tylko że będzie nowa. Więc tu też taki fajny plusik. Jest pod tym względem. No i co? Szybko rzutnika mi zostało. Powinno mi to chyba się wszystko otaczyć na te pole. No to później wpadnę, tylko sobie załatwiam. Nie będę was tu nudził obornikiem. Nie, nic. Miałem ogólnie wiadomo. Dopiero ten trzeci ciągnik teraz. Znaczy, no trzeci napędem, jak można powiedzieć. Ale zrezygnowałem, bo już patrzę, że no nie mam po prostu kupować mniejszych ciągników, tylko muszę kupić większy ciągnik na gospodarstwo, więc jeśli mam teraz 6000 wydać na ciągnik mniejszy, to wolę sobie dołożyć to później 6000 właśnie do nowego, większego ciągnika, tak? Więc tutaj już no zrezygnuję tego małego ciągnika. No bo gdyby nawet, to myślę, że jakbym kupił paszowóz, no to myślę, że kupię taką przekładnią, jeśli mi się udałoby oczywiście z przekładnią, tak może by 30 jeszcze by się latała, chociaż to wiecie, no jest małe, ale powiedzmy, nie wiem, 10 metrów sześciennych chodził sobie 30, ale jak nie dotrzemy, będzie 30 też może sprzedać, bo też patrzyłem 25-30 tysięcy za 30, mogę teraz dostać się znowu. To nie jest jakieś tam źle, a ona jest naprawdę wzajem z tym samym czasem, jest jakoś tam męczona zbyt w polach, więc no trzeba coś będzie myśleć, po prostu nie stać w miejscu, po prostu to sprzedawać, to szkoda mi, bo ona ma setny odcinek był ponad 100 odcinków w zasadzie, bo chyba 100 był drugi, dzisiaj jest odcinek, no i trochę jeszcze tego czasu przetrwała, tak? I patrzcie, no patrząc ogólnie, no to dużo tutaj się nie rozwinęliśmy mimo tych 100 odcinków. No i zaczęliśmy, zaszaleliśmy z rzutnikiem, tak? To rzutnik jest, no, beczka jeszcze jest malutka, z dwójka, no 1200 litrów. No to ja na zawór ręcznie. Do tego, to. Ale jeszcze mam stare maszyny, też możemy sprzedawać. No właśnie, jeszcze wam pokażę, bo jeszcze mam jeszcze parę maszyn do sprzedania, które, no, zalegają mi teraz, tak? Czyli tak, ta talerzówka, pług i zgrabiarka. Bo ta zgrabiarka to raczej będzie do sprzedania. Jeśli tylko przyjdzie tam ten młody rolnik, tylko finansowanie to już wiesz, dostałem, tylko jak chcę całościowo to wziąć. No to ostatnie pewnie się na kosy będą listopadowe, właśnie z tą zgrabiarką, a później już przyjdzie fajna nówka, sztuka. Jeszcze saka zostaje, bo ja kupiłem w tym sezonie wały, zostają. Pług, talerzóweczka, co jeszcze mamy do sprzedania tutaj? Mamy kultywator do sprzedania. Więc będziemy jakieś maszyny mieć, pewnie opyskiwać tak, że pójdzie. No myślę tak szczerze myśląc, no całość jakbym to sprzedał, może z 6000, nie no, talerzówka to nie, może z 10 tysięcy całość. 11, coś w tym stylu, żeby za całość dostał. Dobra, no chyba sobie jaja robicie.
Ja zdążyłem wam wypchnąć obornik. 49 tysięcy i tu obornika macie? Kurwa, nie nadążę tego obornika wyłożyć. Nie nadążę. No tutaj popatrzcie, jeszcze tu mamy cały zestaw przygotowany. A wiecie co? Jeszcze sobie wieziemy ten. Ten obornik. Krokodyla sobie tylko odepniemy. Szczepę z tyłu też odepniemy, bo wiadomo, też nie będziemy takim ciężarem zrywać. Sobie odepniemy. Pojedziemy sobie na spokojnie. Mam nadzieję tylko, żeby Kejsku na sobie radził. No tu już będzie ciężar po 20 tysięcy. Ogólnie te zastawki szukam. I nastawki będą domawiane na zimę. Przestań to. No już patrzcie, no już troszeczkę ma tego towaru na dupie. Już jednak trochę czuję tego ciężaru. Ale jakoś spokojnie sobie powinien raczej radzić. Dobrze, bo jeszcze ludzie w obozie tak smutnie teraz nie kursują. Można sobie na spokojnie pojechać. Powykipelować. I mieć to już z bani, tak? Kanko też ogólnie zebrany. 70 tysięcy rytów mi dało, więc nie jest jakoś tam źle. Więc myślę, że do zimy powinno, na zimę całą powinno mi to starczyć. Dobra, teraz tak. Na którą my mamy stronę teraz tak? Na stronę prawą, elegancko. Niech tak będzie. Ja też trzeba tego obornika się trochę wyzbyć. Zostawmy te kawałki, bo kawałki są połączone. Teraz powinno być troszeczkę inaczej. Z pod tym względem, ale dobra, zobaczymy jak to teraz wyjdzie finalnie. Mam nadzieję, że jakoś tam się w miarę to wykipruje mi. No i git. Mamy to wywiezione. Obornik na pole rozwieziony. Tutaj na pole przywieziony. Więc nie jest tak źle. Bo to jeszcze obornik. Nie mam 96% nawiezienia, ale na to się nie patrzę. To będzie wszystko elegancko tutaj ogarnięte. Na 100% tego obornika jest za dużo, a trzeba to jeszcze robić. Więc w dzisiejszym odcinku byłem tam tyle. Jeśli takie odcinek mi się spodobał, chcecie, pewnie rekomendacje, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.